Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Zasady Sporządzania Jadłospisów. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Prawidłowo ułożony jadłospis powinien spełniać kilka podstawowych zasad. Powinien charakteryzować się dopasowaną do indywidualnego zapotrzebowania kalorycznością i podażą innych ważnych składników diety. Ważny jest także skład jakościowy, ilość posiłków oraz ich regularność. Ponadto, powinien uwzględniać stan zdrowia, masę ciała, wiek, stan fizjologiczny i wiele innych parametrów. Ustalenie grupy ludności, dla której planuje się jadłospis. Przy planowaniu dla grupy mieszanej należy ustalić średnie normy żywienia lub wyżywienia. Ustalenie kosztów żywienia. Jadłospisy należy planować na okres 7, 10, 14 lub 21 dni. Okresowe jadłospisy zapewniają urozmaicenie potraw, ułatwiają racjonalny zakup produktów i organizację pracy. Planowanie posiłków zgodnie z prawidłowym rozkładem wartości energetycznej. Należy planować od 3 do 5 posiłków dziennie, zależnie od grup żywieniowych. Przerwy między posiłkami nie powinny być dłuższe niż 4 do 6 godzin. Przy planowaniu posiłków należy dbać o zastosowanie produktów z 12 lub 5 grup. Zapewni to urozmaicenie zestawu posiłków i dostarczenie wszystkich składników odżywczych. Dobór potraw powinien zapewnić odpowiednią strawność posiłków. Szczególnie na kolacje wskazane są potrawy łatwostrawne. Należy stosować różne metody wykonywania potraw. Zaleca się, aby każdy podstawowy posiłek zawierał potrawy gotowane. Posiłki powinny być różnorodne pod względem konsystencji, barwy, smaku i zapachu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.